Pułkowniku, koleżanki, koledzy. Dzisiaj zakończyliśmy 4-tygodniowe szkolenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którego zwieńczeniem jest złożenie jednej z najważniejszych obietnic wobec ojczyzny – przysięgi wojskowej. Dzisiaj możemy stwierdzić, że mieliśmy szczęście, realizując nasze szkolenie w 23. Pułku Artylerii, jednostce Czarnej Dywizji. Atmosfera panująca w jednostce jest dla nas miłym i pozytywnym zaskoczeniem, ale również zobowiązuje i mamy tego pełną świadomość. Po krótkim, ale nad wyraz kompleksowym szkoleniu, po godzinach intensywnych ćwiczeń, nadszedł dzień, w którym staliśmy się żołnierzami. W imieniu własnym i moich koleżanek i kolegów chciałbym zapewnić, że czas poświęcony na nasze kształcenie nie pójdzie na marne. W imieniu własnym serdecznie podziękowania składam również naszym przełożonym oraz kadrze zabezpieczającej proces szkolenia. Dziękujemy za wszelką pomoc, opiekę oraz kształtowanie umiejętności i charakteru, a także za przychylność i okazane zrozumienie. Dla większości z nas wojsko jest naszą przyszłością, a szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pozwoliło nam zrobić jeden krok bliżej do służby zawodowej. Dziękuję za uwagę.